Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Rafał z Detailing Ozon Mat. W kolejnym dniu, w kolejnym projekcie czyszczenia klimatyzacji. Tutaj testowaliśmy sobie na masce 3D Speeda. Maska wycięta po jednym przejeździe. Umyte no rinsem na szybko, żeby pokazać od razu system mycia. No i słuchajcie, taki trochę szczurek te auto. Lakier totalnie do zadbania. Zobaczcie, jaka kierownica. Wszystko to, no, ludzie tak niestety, no tak mają, jeżdżą, obsługują generalnie te auta tak jak obsługują, no jest tutaj co robić, także jak sobie wyozonować, jak wyczyścić tą klimatyzację, będziemy ją czyścić moją metodą hybrydową, auto zostanie po ozonowaniu odkurzone. Za chwilę będzie zamgłowione, poczekamy sobie 10 minut, wrzucamy generator ozonu, później auto będzie, no mówię, odkurzone, pozbyte wszystkiego to, co latało i bierzemy się za czyszczenie parownika oraz innych rzeczy. Zbierzemy wszystkie te dodatkowe rzeczy, które zostaną po utlenieniu. Nie wiem, czemu te drzwi się nie otwierają, zaraz sprawdzę. No i tyle, wydam panu auto i wszystko na ten temat, nie ma co tutaj przedłużać, ale mówię, no jest tutaj nad czym pracować, tak czy inaczej. Auto no, użytkowane w sposób rodzinny, jeżdżą tym dzieci. Pan był u mnie 4 lata temu albo 5 lat temu i to auto było czyszczone i mówi, że do tej pory mu nie śmierdzi. Nie wiem, czy to cud. O dobra, udało się. Czy to cud nad Wisłą, ale no słuchajcie, no efekt mówi sam za siebie. Pan wymienia tylko filtry, tak jak żeśmy rozmawiali. I tyle. Dobra, nie ma co przedłużać. Zamgławiam auto i biorę się za ozonowanie. W drugiej części wyozonujemy, a później zobaczycie efekt już po. Do usłyszenia, do zobaczenia w drugiej części filmu. Film króciutki będzie, nie będzie zbyt długi. Do drugiej części, siema. No dobra, witam Was w kolejnej, drugiej części filmu. Wiem, że miała być długa i krótki materiał, ale słuchajcie, myślę, że warto to przedłużyć trochę ze względu na to, co tu jest robione. Słuchajcie, Hyundai i30 z 2008 roku. I jak widzicie, rozbebrane tam. Udało mi się dostać do wentylatora. Żeby nie było, jest już po ozonowaniu, jest po pierwszym zamgławianiu, przed ozonowaniem. O, chciałem Wam pokazać. Sekunda. Uda się? Dobra, mamy. Także wstępnie mamy ogarnięte to wszystko już odkurzone po tym pierwszym zamgławianiu i ozonowaniu, żeby się pozbyć tych wszystkich szkodliwych związków. Słuchajcie, wyjmę wentylatora, ale to nie taka prosta sprawa się okazuje. Już zapomniałem, jak to robimy. Mamy tu rozbebrane. Jak widzicie, schowek jest całkowicie wyjęty. Spinki powyciągane. Także od podświetlenia, od tam jakiś regulacji. O, tu mamy rezystor wstępny obrotów, tam mamy jeża drugiego, tu mamy wentylator. Może, o, tak się uda. Żeby rozebrać ten wentylator, tu jest taka maskownica na jednej, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu takich srebrnych śrubeczkach, które tutaj widzicie na tych. I no nie takie hop-siup, trzeba powypinać taką tą złączkę od schowka, które daje chłodne powietrze. Tutaj odpływ w razie jakby się skropliny pokazały, fajnie rozwiązane. Rurka, która jest zamontowana. Moi mili, tutaj jak widzicie, to jest ta obudowa wentylatora. I ta rurka jest tutaj tak zamontowana i to jest odpływ w razie czego skroplin jakby były, gdzieś tam się dostawała wilgoć. W najniższym punkcie, jak widzicie, to jest osłona wentylatora i mamy ją montowaną. Żeby Was nie oszukać, raz, dwa, trzy, cztery śrubki, tu są puste zatrzaski takie i to nam ładnie wchodzi i to się trzyma. Widzę, że tu jednego już nie ma. Tu mamy tą jedną spinkę, a airbaga wypiętego i schowek wypięty. Także demontuję wentylator i lecimy dalej, później Wam pokażę, jak wygląda wentylator przed czyszczeniem i wentylator po czyszczeniu. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Mamy wentylator wyjęty, minęło trochę czasu, musiałem chwilę przerwy zrobić, rodzina, wiecie,
No i zaczniemy. Co zaczniemy? Zobaczcie te lamele, jakie są. To wszystko jest brudne, czarne, usyfione. On nie był montowany od nowości, demontowany od nowości, a to jest 2009 rok. Pierwsze co robicie, oczywiście pamiętajcie o BHP, maseczka i te sprawy, wydmuchujecie to. Ostrożnie, żeby nie uszkodzić tu nic, tutaj dmuchacie, gdzie są szczoteczki, to wszystko trzeba wydmuchać. Wentylator mamy wstępnie obdmuchany. Zakończone dmuchanie. Nie mam je chwilę, jestem z powrotem. Tutaj mamy kaweczkę. Oczywiście musiałem ją zamknąć, bo nie wiedziałem, gdzie będzie to wszystko lecieć. Wentylator już z pyłu oraz z pyłu ze szczotek tutaj tych węglowych, które się znajdują, mamy to wszystko pozbawione. Zabieram się do czyszczenia. Do czyszczenia użyję APC. Pamiętajcie tylko, jak czyścicie wentylator, to on musi być pod takim kątem. Siukacie sobie tutaj w tą stronę i tu delikatnie w tą stronę, żeby nie nalać tu, gdzie się znajdują te wszystkie łożyska tu w środku. Tu w środku te łożyska. No i to wszystko. Zabieram się do czyszczenia. Dobra, dla Was słuchajcie, co z tego wychodzi. Widzicie, jakie to wszystko jest. Cały syf, wszystko. Zobaczcie. Opłukuję raz, poprawiam jeszcze raz i efekt finalny Wam pokażę. Dobra, słuchajcie, minęło 10 minut. Wentylatorek mamy wyczyszczony. Wygląda mniej więcej on tak, żeby nie było. Tu część tego nagaru ze szczotek też wyczyściłem. To co było, te czarne. Zajęło mi to 10 minut. Wentylator, zobaczcie, jak zasuwa. Jak rakieta, lżej chodzi. Ma mniejsze opory, dużo szybciej będzie się kręcił. Świeżo, czyściutko, pachnąco. Do tego użyliśmy Power Cleana w rozcieńczeniu 1.4-1.5 i w testach biorą udział nowe butelki Zika 360 o bardzo małej mgle. Super. No i pokażę Wam syfek, który teraz wyleciał. Wyczyszczone wszystko. Tu miałem APC, wstępnie obsiukałem, żeby się to wypracowało i tyle. I uważajcie, bo to trzeba zaraz wytrzeć. Tu gdzieś chlapnęło, widzicie, jak dmuchałem. No i zaraz to poprawię. Także wentylator wyczyszczony. Biorę się za odgrzybianie klimatyzacji parownika, a też jest bardzo brudny. Także widzimy się po czyszczeniu już parownika. W Hyundai i30 2008 czy 9 rok. To do następnego materiału. Więc dobra, komisyjnie będziemy jechać parownik. Mamy wyczyszczony. 2-3 litra wylane. Żeby nie było. Lamele, wszystko czyściutkie. Komisyjnie wyciągamy szmatę. A, żeby Wam pokazać jeszcze, jakim ciśnieniem się pracuje. No to zobaczcie sobie, wykorzystaliśmy 3 lance do tego, żeby nie było, muszę zmniejszyć, to jest takie kręcenie z ręki. Krótka lanca, dłuższa lanca, lanca czołowa. Mamy je wykorzystane. A jakim ciśnieniem się pracuje, no to zobaczcie sobie sami, żebyście nie powiedzieli. Takie ciśnienie 8-10 barów i to ile było, kilka sekund i wylany litr, także trzeba bardzo uważać przy dozowaniu. Dobra, wyciągamy komisyjnie sobie szmatę, zobaczymy co wyszło. No to zobaczcie sobie, jaki był parownik. No i tak jest względnie czysty względem, no mamy stację ociekowej, resztę paprunów się powylewało. Przejdźmy sobie to na dwór, bo to jest lepiej wtedy widać.
żebyście zobaczyli. Komisyjnie szmata była czysta. Zakręcę wodę. O, taka to historia z parownika. Widać, nie? Jak to wszystko pięknie wyszło. I tym Państwo oddychacie. Dobra, składam auto i wentylator. Też jest czysty, wyczyszczony. Tam wszystko leży rozebrane. To pewno widzieliście. I będziemy ozonować. Po złożeniu sobie nakręcimy jeszcze takie podsumowanie w trakcie ozonowania. I tyle, nie ma co przedłużać. 3D Speed zrobił piękną robotę. Słuchajcie, auto w ogóle zostało umyte. Pokazałem panu, przeszkoliłem. Tu macie wiaderko z no rinsem. Pan był pierwszy raz. Podświetlę wam, żeby nie było. Stoi na dole. A to się z wentylatora jeszcze wysypało, nie? Wiadereczko. Pan był w szoku, jak się myje. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Składam to wszystko, słuchajcie. Auto jest w ogóle umyte na szybko no rinsem. Także tak się prezentuje. 2009 chyba rok. Dobra. Biorę się za robotę. Widzimy się w następnym materiale przy ozonowaniu i podsumowaniu zabiegu czyszczenia klimatyzacji oraz wentylatora i wymianie filtra.